Igor, jak się czujesz? No bo to teraz jest ten najważniejszy moment w tym sezonie. 3-4 tygodnie i gra o wszystko, tak? I w polskiej lidze, i w europejskich pucharach. Także jakie emocje towarzyszą temu wszystkiemu? Mamy satysfakcję, że praca, którą wykonaliśmy, dała nam ten moment. Natomiast to jest, tu dopiero się rozgrywają najważniejsze mecze. Bez tych meczów nie istniejesz. Cała praca poszła na marno w tym sezonie. My jesteśmy w tych meczach, cieszymy się bardzo, ale wiemy, że dlatego pracowaliśmy, nie tylko żeby być, ale żeby tutaj coś osiągnąć. Ty już po tej serii z Lublinem powiedziałeś, że wyglądamy jak zespół. Ta seria była dobrym właśnie przygotowaniem do tego, co teraz nas czeka? Ta seria dała nam wiarę, że nawet jak w ataku nie idzie, albo jeżeli są jakieś problemy, że zawsze będąc zespołem i będąc ze sobą, można wyjść z tych tarapatów. To jest największy plus tej serii. Zawodnicy są zżyci ze sobą i to pokazują, natomiast każdy następny mecz jest kolejne udowadnianie i kolejny egzamin. No to teraz w takim momencie, co jest najistotniejsze, co zrobić, bo tym przecież masz doświadczenie, żeby być zespołem z sukcesami, kiedy przychodzi ten najważniejszy moment? Muszą na pewno być skoncentrowani, zawodnicy muszą być zdeterminowani. Mamy tą kompleksową taktykę, w której nie można się pomylić. Jeden zawodnik jak się pomyli, to leżymy jako zespół. Tak, znowu powtarzam się, ale trenowało się tyle miesięcy i na takim poziomie i z taką intensywnością właśnie, żeby teraz pokazać się z najlepszej strony. Kuba, jakie emocje towarzyszą u progu teraz tej najważniejszej części sezonu, tak? No bo bańka półfinałowa, za chwilę bańka ta europejska, później walka w kolejnym etapie o medale, także jakie to są emocje gdzieś tam w środku u zawodnika? No to są pewne pozytywne emocje. Cieszymy się, że ta najważniejsza część sezonu przyszła. No i nic, teraz trzeba dać siebie wszystko, żeby wywalczyć jak najwięcej. No bo to teraz będą takie wielkie sprawdziany, tak? Jeżeli w tej bańce się wszystko uda, no to będzie pięknie, a jeżeli się czegoś dobrego nie zrobi, no to się zapomni o tym, co było do tej pory. To takie słowa trenera Igora Mielicicia sprzed chwili. No tak, dokładnie, no bo play-offy weryfikują wszystko i te dobre i złe cechy, no ale my musimy pokazać jak najwięcej tych dobrych, wygrać kolejne mecze. Cieszyć się na pewno z awansu do półfinału, ale wiadomo, no, ten półfinał no to dla nas przy naszych ambicjach no, jest mało, więc dlatego chcemy awansować jak najszybciej do finału, a następnie zagrać jak najlepiej w Final Four FIBA Europe Cup. Ta bańka odbywa się w Ostrowie Wielkopolskim. Łukasz Koszarek powiedział, że w obecnej sytuacji bez kibiców to przewaga na przykład naszej drużyny jest to 5%, tak? Jak ty spoglądasz na to? To, że gramy tutaj, to jest duży atut, mały atut, czy to nie ma znaczenia w ogóle? Znaczy się na pewno szkoda, że w ogóle w tym sezonie mieliśmy jedynie na początku tych kibiców. Początki były trudne jednak przestawić się na grę przy pustych trybunach. No niestety do dziś kibice nie mogą wchodzić na salę, ale na pewno będziemy czuć ich wsparcie. Nasi kibice są świetni, na pewno coś wymyślą, pewnie pod halą będą czekać, krzyczeć i to jest naprawdę fajne. No i gdziekolwiek byśmy nie grali, i tak musimy zagrać na 100% naszych możliwości, więc to nie ma znaczenia, gdzie gramy. Legia Warszawa, jak trudnym, jak wymagającym będzie dla nas rywalem? Na pewno będzie bardzo wymagającym. Ich miejsce po sezonie zasadniczym na pewno nie jest przypadkiem, że zajęli drugie miejsce. Mają świetnych zawodników, świetnego trenera. Naprawdę musimy im się twardo postawić. No i póki piłka jest w grze, no to możemy wygrać.